Jest wtorek, 12 września. Modlitwa to spotkanie. Właśnie zaczynasz to szczególne spotkanie z kochającym i bliskim Bogiem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. W tej Ewangelii widzimy spotkania Pana Jezusa. Najpierw spotkanie z Ojcem na modlitwie, później z Jego uczniami, którzy też są grupą Jego bliskich przyjaciół. W końcu spotkanie z ludźmi, którzy przychodzą do Jezusa z różnymi potrzebami. Jezus znajduje czas dla nich wszystkich. Jednak najważniejszą relacją dla Niego jest relacja z Ojcem. A jakie miejsce w Twojej codzienności zajmuje spotkanie z Bogiem? Po modlitwie Jezus przywołuje swoich uczniów i wybiera apostołów. Będzie ich posyłał, aby głosili dobrą nowinę.
Jednak ważne jest też i to, że dla Jezusa jest to grupa bliskich przyjaciół, z którymi spędzi sporo czasu. On też potrzebuje takich bliskich i codziennych relacji. Pomyśl o osobach, z którymi spędzasz dużo czasu na co dzień. Do Jezusa przychodzą tłumy osób spragnionych słuchania Jego słowa. Często są to ludzie potrzebujący, którym spotkanie z Jezusem daje nadzieję pośród codziennych zmagań. Przywołaj w pamięci osoby, które przychodzą do Ciebie z prośbą o pomoc, albo takie, które nie proszą wprost, ale potrzebują Twojego wsparcia. W jaki sposób Ty dajesz im nadzieję? Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Na zakończenie znów pobądź chwilę sam na sam z Bogiem, tak jak Jezus, który wyszedł sam na górę, aby się modlić. Powiedz Bogu o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie. Thank you.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.